Ej, słuchajcie, powiedzcie mi tylko proszę, czy mnie słychać. Tak za 5 minut myślę, że będziemy mogli zacząć. Świetnie, że słychać. Posłuchajcie, jeszcze 4 minutki i będziemy mogli zacząć. Posłuchajcie, jeszcze 4 minutki i. Okej, słuchajcie, u mnie na zegarze jest 17:05, więc ja myślę, że możemy zaczynać dzisiejsze warsztaty. Ja na laptopie w zasadzie dzielę z wami ekran, ale za to na telefonie widzę wasze komentarze, więc jeżeli macie, nie wiem, jakiekolwiek uwagi, pytania bądź cokolwiek, to po prostu piszcie, ja to będę wszystko widzieć. A jest mi serdecznie miło was powitać na dzisiejszych warsztatach. A wiem, że mnie nie widać, za to was ogromnie przepraszam, ale nie dość, że wieje bardzo u mnie mocny wiatr i w ogóle dzisiaj spadł śnieg, to mam dość słaby internet u mnie na wsi, więc bałam się po prostu, że będę wyglądać jak ludzik z Minecraft, po prostu zamiast twarzy będę miała wielkie 2 kwadraty, ale tutaj przy okazji prezentacja może troszeczkę
sprawie wzrokowcom, o czym później będę mówić. Słuchajcie, jeżeli słyszycie jakieś szumy, to można założyć słuchawki, to może zdecydowanie pomóc. Ja się może pokrótce trochę przedstawię. Ja nazywam się Marta, studiuję finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. No i maturę zdawałam już jakiś czas temu, bo w 2016 roku. A na maturze, oprócz takich wiadomo standardowych przedmiotów jak matematyka, polski czy angielski, zdawałam również geografię i język niemiecki. A po ukończeniu zrobiłam sobie gap year, a w zasadzie gap years, i wyjechałam do Stanów pracować jako au pair. Dzisiaj troszeczkę chciałabym Wam opowiedzieć o tym, nie wiadomo jak się uczyć, aby zapamiętać, czyli jak się uczyć, aby nauka nie była trzema Z, czyli aby zakuć, zdać i zapomnieć. Wiem, że jest to dość przydatna wiedza, a tym bardziej, że to Wy tak naprawdę stoicie przed wielkim wyzwaniem, jakim jest matura. A ja właśnie patrzę w kalendarz i widzę, że pierwsza matura już niedługo, polski się zbliża 4 maja, a wiem, że może Was stresować sam fakt, pewna niewiedza związana z koronawirusem. Ja też się przyznam, że śledzę media i jestem bardzo ciekawa, jak to się wszystko potoczy. No niemniej jednak nie pozostaje Wam nic innego, jak się dobrze przygotować do tej matury. Słuchajcie, dokładnie 4 lata temu też byłam w podobnym miejscu jak Wy. Był koniec marca i starałam się wykorzystać ten czas, aby jak nauczyć się najwięcej, wiadomo. Wszyscy doskonale wiemy, że niestety nauka pod presją czasu i presją egzaminu no, nie sprzyja efektywnej nauce, ale jednak najważniejsze jest to, aby nie popaść w panikę i skutecznie jakoś rozplanować sobie plan pracy. Może Wam się wydawać jednak, że przed Wami jest jeszcze całkiem mnóstwo czasu, całkiem sporo czasu. Niektórzy z kolei mogą panikować, bo został aż miesiąc albo tylko miesiąc. Warto użyć ten ostatni miesiąc na przede wszystkim powtórzenie sobie tych już najważniejszych rzeczy i na robienie przykładowych testów, na przykład z poprzednich lat. Słuchajcie, ja zdawałam maturę w 2016 roku, jak już wspomniałam, i my byliśmy drugim rocznikiem, który zdawał tą nową maturę, więc nie mieliśmy za dużo przykładowych testów z lat ubiegłych, a również nasi nauczyciele nie wiedzieli za bardzo, czego się mogą spodziewać. A wiadomo, przez tą całą sytuację teraz z koronawirusem, jakim takim brakiem możliwości przewidzenia, a kiedy te szkoły zostaną otwarte, tak naprawdę to na Was spoczywa obowiązek opracowania sobie pewnego planu przygotowania. A jeżeli ktoś z Was chciałby się podzielić w ogóle, jak wygląda taka nauka teraz online w klasie maturalnej, czy w ogóle macie zajęcia online prowadzone przez kamerkę, czy po prostu nauczyciele Wam mówią, co macie robić po kolei, to możecie napisać. Ja jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda. A w ogóle, zanim przejdę do dzisiejszego warsztatu, do głównej części, chciałabym wspomnieć, że to, o czym będę Wam dzisiaj opowiadać, to nie tyczy się tylko matury, bo omówione przeze mnie techniki, o których Wam opowiem, ja stosuję osobiście od 4 klasy podstawówki, a kiedy to pierwszy raz musiałam się nauczyć kolejności przypadków w języku polskim. A teraz jestem na drugim roku studiów i tych technik nadal używam i zdecydowanie je polecam. Cały warsztat jest podzielony na dwie części. W pierwszej troszeczkę Wam opowiem o samej teorii, więc będzie to część teoretyczna, czyli o głównych stylach uczenia się, a w drugiej może to Wy wykażecie się troszeczkę swoją kreatywnością. No mam nadzieję, przynajmniej. Ciężko mi było wymyślić przykłady na podstawie wszystkich przedmiotów, które możecie zdawać na maturze, bo jest ich wiadomo mnóstwo. Ale to nigdy tak naprawdę nie chodzi o konkretne przykłady, no tylko sam schemat. Ja wychodzę ogólnie z założenia, że nie ma złych sposobów na naukę, o ile przynoszą one efekty. Mój sposób na naukę jest, ja bym go określiła jako infantylny, ale jeżeli pamiętajcie, że jeżeli coś jest głupie, ale działa, to wcale nie jest aż takie głupie. Warto mieć na uwadze, iż zapamiętujemy 40% z tego, co słyszymy, 50% z tego, co widzimy, 70% z tego, co widzimy i słyszymy, a 90% tego, czego się nauczymy, o czym warto pamiętać. Słuchajcie, czym byłby warsztat czy wykład bez jakiegoś mądrego cytatu? Ja wybrałam cytat Platona, który powiedział kiedyś, że wiedza nabyta pod przymusem wcale nie trzyma się głowy. I jakby to podsumować, nie jest tajemnicą, że uczniowie w szkole
mają obowiązek nauki pod przymusem, rzeczy, które muszą się uczyć, rzeczy, które no niekoniecznie ich interesują, ale ten sam fakt nie do końca sprawia, że oni uczą się gorzej, bo na to pytanie jakby trudno jest udzielić odpowiedzi, bo no niedużo da się z tym zrobić. Każdy musi się nauczyć tego, czego od niego wymagają w szkole. Ale można sprawić, by wiedza bardziej trzymała się naszych głów i jednym ze sposobów jest dostosowanie przekazu wiedzy do indywidualnych stylu uczenia się. Co to jest ten styl uczenia? A styl uczenia się jest to sposób, w jaki najlepiej zapamiętujemy nowe informacje, a czy uczymy się nowych umiejętności. I jakby w zależności od tego, od preferencji poszczególnych zmysłów, naszych zmysłów, a możemy wyróżnić je trzy główne style. Są to słuchowcy, są to wzrokowcy i są to kinestetycy. A dzięki temu przy niewielkiej modyfikacji tych stosowanych metod, uczący się, uczniowie, maturzyści szybciej zapamiętują materiał i są w stanie szybciej przyswoić większy materiał, a nauka nie staje się już tak uciążliwym obowiązkiem, przepraszam, czy przymusem. Ważne jest podkreślenie tego, że nie ma gorszego czy lepszego stylu. Każdy z nich ma jakieś swoje zalety, ale i ograniczenia. A najbardziej będzie ten, najbardziej efektywny będzie ten, który sam odpowiada naszym predyspozycjom. Warto według mnie spróbować pracy z technikami różnych stylów, by wybrać, no to się wiadomo, odpowiedniego dla siebie. Prawdopodobnie będąc już w klasie maturalnej, wiecie już mniej więcej, jaki styl uczenia się reprezentujecie. Często nie jest to jeden styl, ale raczej no, taka mieszanina. A mimo tego, jeżeli nadal nie wiecie lub nie wiem, macie jakieś wątpliwości czy coś, a w internecie jest mnóstwo różnych testów, ja ewentualnie mogę wam później podlinkować te najlepsze, które ja uważam, że no, najbardziej odpowiadają naszym potrzebom. Słuchajcie, ja teraz szybko omówię te style uczenia się. Ok, więc na pierwszy rzut mamy wzrokowca. I to jest ciekawe, według badań zdecydowana większość społeczeństwa to wzrokowcy. Czym się cechują? To osoby, które mają najlepsze i najładniejsze notatki. Notatki są bardzo cenione, zwłaszcza na studiach. A ich notatki są zwykle pełne różnych kształtów, różne mapy myśli, diagramy, tabelki. Sama się przyznam, że jestem wzrokowcem i tutaj mam przygotowane obok swoje notatki. Stworzyłam sobie taką wielką mapę myśli, tak aby nie zapomnieć tego, co chcę wam dzisiaj przekazać. Największymi przyjacielami wzrokowców są zakreślacze i zdecydowanie kolorowe karteczki. Cenią sobie porządek i higienę pracy i no wiadomo, że lubią ciszę. Raczej preferują pracę indywidualną, bo w grupie jest im się po prostu ciężko skupić. A zwykle przed jakimś sprawdzianem czy egzaminem stoją samotnie i powtarzają materiał. A jeżeli ktoś z was chce się podzielić, kto jest wzrokowcem, to bardzo zachęcam do odpowiedzi w komentarzu. A ja przeskoczę do następnego slajdu i opowiem wam o słuchowcu. A co lubią ci słuchowcy? Ano lubią wszelkiego rodzaju dyskusje, debaty, rymowanki, wierszyki, o czym później też wspomnę. A preferują słuchanie e-booków bardziej niż czytanie tradycyjnej książki. Tradycyjna książka nie ma dla nich większej wartości. Najlepszym rodzajem nauki dla nich to zdecydowanie praca w grupach. Na studiach widać ich często przed egzaminem, stojących w grupkach, powtarzających sobie na głos wszystkiego, co udało im się nauczyć. Są to również osoby, które dzielą się swoją wiedzą poprzez tak zwane korepetycje. To nie są takie typowe korepetycje, jak my wszyscy myślimy, tylko jest to taka bardziej wymiana informacji, gdyż najlepiej zapamiętują ze słuchu. Jeżeli ktoś z was się utożsamia również ze słuchowcem, to może napisać, chętnie przeczytam. Ok. I słuchajcie, ostatnią naszą grupą to są praktycy, czyli kinestetycy. Dla nich się liczy przede wszystkim doświadczenie, różne przykłady, rozwiązywanie zadań takich realnych, życiowych. Urodzeni odkrywcy lubią, jak coś się w ogóle wokół nich dzieje. Myślę, że kinestetykom jest najtrudniej zaadaptować się w warunkach szkolnych czy podczas egzaminów, ponieważ nie mają możliwości jakby pochodzenia sobie wokół, powtarzania do siebie na głos.
Nie bez powodu się mówi, w przypadku studentów chociażby, że podczas sesji mieszkanie czy pokój studenta jest zawsze wysprzątane i mogą być ku temu dwie możliwości. Albo pierwsze, albo ktoś stara się odłożyć naukę na później i znajduje wszystko inne zajęcia, tak aby się nie uczyć, albo jest kinestetykiem i lubi uczyć się w ruchu. No. A więc to są te trzy grupy główne i jak już wspomniałam, te metody bardzo często, czyli te metody bardzo często się przenikają, więc ciężko jednoznacznie stwierdzić, kto jaki styl reprezentuje. Tutaj widzę w komentarzach, że niektórzy właśnie mają ten problem z tym, jaki dokładnie styl reprezentuje, ponieważ jest to takie pomieszane. Ale ja uważam, że niezwykle ważna jest wiedza na temat, jaki styl uczenia się odpowiada najbardziej danej osobie. I teraz bym chciała przejść troszeczkę do takiej części bardziej praktycznej dzisiejszego warsztatu, więc może Wam się przyda jakaś kartka i długopis. Ja bym chciała dzisiaj przejść do głównej części naszego warsztatu i przedstawić Wam trzy moje ulubione metody skutecznej nauki, a powiem Wam, że jeszcze nigdy mnie nie zawiodły. Ojejku, jest, zadziałało. Słuchajcie, pierwsza, w ogóle nie wiem dlaczego, wiem, że mnie nie widzicie, ale bardzo gestykuluję rękoma i bardzo się uśmiecham do kamerki, mimo że wiem, że tego nie widać, ale dobra. Słuchajcie, pierwsza metoda to jest metoda z akronimami. Na czym, no co akronimy, to zakładam, że wiecie, ale na czym polega metoda z akronimami? Więc na przykład, dodam Wam daję przykład. Mamy nauczyć się, nie wiem, funkcji systemu podatkowego, odpowiedniej, nie wiem, kolejności epok literackich, mam ten przykład później, czy kolejności planet w Układzie Słonecznym. No i mamy z tym problem, bo tego jest jednak dużo, nie jesteśmy w stanie tego zapamiętać. I technika z akronimami polega na wzięciu pierwszych liter wyrazów, których jakby mamy się nauczyć, i ułożeniu z nich jakiegoś wyrazu bądź zdania. A teraz wy na slajdzie widzicie mój najstarszy przykład, który pamiętam. A tak już Wam wspominałam, kiedy uczyłam się przypadków w czwartej klasie podstawówki. Więc tutaj te litery to są, no, przypadki, jest mianownik, jest zapełniacz, jest celownik i tak dalej. I z tych raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu, wiadomo, siedem jest przypadków, z siedmiu pierwszych liter ułożyłam sobie zdanie, które pamiętam do dziś, a w czwartej klasie podstawówki byłam. No nie wiem, 13-14 lat temu. A moje zdanie brzmiało, zaczynając od mianownika: Marysia Danecka ciągnie bagaż na miejsce wyznaczone. I ja powiem Wam szczerze, że nadal nie jestem w stanie napisać przypadków w odpowiedniej kolejności bez uprzedniego wypowiedzenia sobie tego zdania wcześniej. I tutaj doskonale widać, czy to zdanie ma sens. No może nie do końca jest gramatycznie, ale zadziałało skutecznie, bo pamiętam je do tej pory. Tak samo jest z innymi różnymi przykładami, których uczyłam się choćby na studiach. To naprawdę działa. Im coś bardziej jest kreatywne, im coś bardziej jest głupie, tym to działa. Zdecydowanie jest tak, że bardzo często zapamiętujemy te głupsze rzeczy niż te mądrzejsze, że tak powiem. Słuchajcie, kolejnym przykładem mam coś dla fanów geografii, dla miłośników geografii, czyli okresy w paleozoiku. Ja się przyznam, zdawałam maturę z geografii i przyznam się, że uczyłam się tych okresów i ogólnie er w dziejach Ziemi i użyłam dokładnie tej samej metody. Tutaj tylko chciałabym zauważyć, że możemy znowu sobie ułożyć zdanie, tak jak wcześniej w przypadku przypadków masło maślane, albo możemy sobie zastosować metodę pokrewnych wyrazów, czyli na przykład. Wiem, że to jest odwrotna kolejność, bo Kambry jest najstarszym okresem w paleozoiku, ale akurat to ułożyłam. Jasno widać, że pierwsze najstarsze okresy, czyli Kambr, Ordowik i Sylur, układają się w wyraz Kos. Kos, na przykład wyspa grecka Kos, łatwo zapamiętać. A druga część to jest, nie wiem, Devon, Carbon, Perm, czyli DKP. Nie wiem, przypuśćmy. Drugi koniec pociągu, no czy cokolwiek, ważne, żebyście zapamiętali. Obiecuję, że tutaj Kinga się dzieli z nami jej sposobem na nauczenie się przypadków, czyli mój dziadek celowo bierze narzędzia mojego wuja. Świetny przykład, jak widać, ile ludzi, tyle można ułożyć sobie przykładów. O, tutaj coś mi zatańczyło.
Okej, okay, mamy teraz drugą technikę. Nie, w zasadzie dalej jest to samo, czyli o epokach literackich w literaturze polskiej. Słuchajcie, to przede wszystkim ma działać dla Was, więc nie zapewnię Was, że akurat te przykłady, które mi rzucam tutaj, będą dla Was odpowiednie. Dlatego, jak już tutaj wspomniałam, ważne jest, aby samemu sobie dopasować do własnych potrzeb. Tutaj ta technika z akronimami ma troszeczkę inne zastosowanie, bo na przykład romantyzm, czyli dwie epoki, które zaczynają się na tą samą literę. Ale jak wiadomo, każdy znajdzie rozwiązanie, ja też znalazłam na to rozwiązanie. Tutaj zaproponowane przeze mnie zdanie zawiera jakby troszeczkę większe podpowiedzi do tego, co kryje się w tym zdaniu. Czyli ja sobie ułożyłam średnio robić, bo oświeciło romantyczną pozytywkę młodego o 20 między wojenną a współczesną. To myślę, podpowiada uczniowi, podpowiada studentowi tak naprawdę, co się kryje pod tymi zdaniami, bo same pierwsze literki mogą nam tego dobrze nie wskazać. Coś jeszcze chciałam tutaj powiedzieć. Aha, wiem, że te ostatnie trzy czy dwie epoki troszeczkę się różnią nazwami, to jest w zależności chyba od szkoły średniej i może używanego podręcznika, albo od może pani nauczycielki języka polskiego. Ja się na przykład uczyłam troszeczkę innych nazw epoki niż tutaj podałam w przykładzie. Okej, więc mamy, to jest cała technika z akronimami. Teraz bym chciała przejść do drugiej techniki, która dotyczy głównie liczb. Dlatego ta bardzo przydatna wszystkim osobom, które zdają historię, geografię, może matematykę. Słuchajcie, ja mam nadzieję, że wiecie dokładnie, co to jest za góra. A jak nie wiecie, to ja wam mogę powiedzieć. Mianowicie jest to Mount Everest. I może ktoś wie, ja mam troszeczkę opóźnienie, widzę, ja mówię, ale komentarze wasze widzę tak troszeczkę z tyłu. Więc widzę też, że jest troszeczkę opóźnienia, więc nie będę czekać, aż ktoś mi powie, jak wysoka jest ta góra, ale ja wam powiem, że góra ma wysokość 8848 metrów nad poziomem morza. No i to wtedy, jak ktoś ma problem z zapamiętaniem tej wysokości. Moja zaproponowana metoda to jest, aby wyobrazić sobie, no mamy cyfrę, 8, liczbę mamy 8848. Więc z ósemek robimy trzy bałwanki, a z czwórki robimy krzesło, no, które dane bałwanki się kłócą. Ja, jak już mówiłam, studiuję finanse i rachunkowość. Często muszę zapamiętać różne liczby, na przykład, nie wiem, różne stopy procentowe, stawki akcyzy, czy jakieś tam wzory na obliczenie odsetek od kredytu. Wtedy właśnie staram się jakoś wyobrazić te cyfry, jakoś cyfry albo liczby, jakby przekształcić je w jakieś figury, które już łatwiej będzie nam zapamiętać. Jest to metoda zdecydowanie dla wzrokowców. Na przykład słuchowiec może ją uznać raczej za kiepską. Właśnie staram się wymyślić jeszcze jakąś datę dla przykładu, ale powiem Wam szczerze, że mi wszystko wypadło z głowy. Ja te warsztaty prowadziłam już, miałam tą szansę prowadzić te warsztaty nie online, ale na żywo w klasie w liceum w Poznaniu, jeszcze przed wybuchem epidemii koronawirusa. I jedna dziewczyna pokazała nam bardzo fajny przykład na zapamiętanie dat bitwy pod Wiedniem. I to był rok 1683. I jedynka symbolizowała konia, a szóstka symbolizowała Sobieskiego, który siedział na tym koniu. Nie pamiętam kompletnie, co symbolizowała ósemka, ale trójka oznaczała skrzydła z powodu husarii. I to był bardzo dobry przykład, jak różni ludzie interpretują te cyfry i jak zapamiętują. To po prostu nam bardzo, bardzo pokazuje, jak my jesteśmy różni i jak różne są nasze metody, jak różne są nasze techniki. I słuchajcie, ostatnią metodą, a ja widzę na przykład na telefonie jeszcze, że ja mówię, o tym, o Mount Everestie. Okej. A ostatnią metodą jest technika słów zastępczych. A według mnie przydatna, zwłaszcza do nauki języków. W moim przypadku, może najpierw Wam powiem ogólnie, jak wygląda ta technika,
dla mnie, bo może oficjalna technika wygląda troszeczkę inaczej, ale ja sobie dzielę trudny wyraz no, na kilka mniejszych. Na przykład mamy na pierwszy rzut słówko complicity, czyli co oznacza współudział, nie wiem, na przykład w przestępstwie. Ja go sobie podzieliłam na trzy mniejsze słówka. Pierwszym słówkiem jest com, czyli no, komputer, wiadomo. Drugim słówkiem jest li, czyli brzmienie nazwiska Brukseli. A trzecie to city, czyli wiadomo, miasto. Mamy, nie wiem, jakie miasto to jest, no jakieś tam mamy. Słuchajcie, często ta technika nie polega tylko na dzieleniu wyrazu, tak jak ja Wam tutaj zaprezentowałam, ale również tutaj, zwłaszcza w przypadku języków obcych, na znajdywaniu ich polskiego odpowiednika. Ja Wam tutaj za przykład mogę opowiedzieć, jak mój tata się uczył słówka nelipot. Nie wiem za bardzo, jak to się nazywa po polsku, ale to jest taki pojemniczek, którym płuka się zatoki. Jak ktoś oglądał Teorię Wielkiego Podrywu, to na pewno wie, o czym mówię. Amy to stosowała. Więc to słówko nelipot zamienił sobie na spoconą netię, a skojarzył, że pot to wcale nie garnek, to wcale nie, nie wiem, toaleta, tylko jakby spolszczył sobie to słowo, a netia to oczywiście, nie wiem, taka firma chyba się zajmują internetem. Nie wiem dokładnie, czym się tam jeszcze zajmują. Okej, i drugim rzutem moim jest słówko fungus, czyli które oznacza grzyb. I tutaj również sobie użyłam znanej już Wam metody, czyli podzieliłam wyraz na dwa mniejsze. Fun jako nie wiem, zabawa, wiadomo, a GUS to Główny Urząd Statystyczny, czyli instytucja, o której często będziecie wspominać, jeżeli pójdziecie na studia ekonomiczne. I słuchajcie, to są moje trzy ulubione metody, które dzisiaj dla Was przygotowałam i omówiłam. W zasadzie to już jest większość to, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Chciałabym wspomnieć, że te metody są przydatne nie tylko do nauki maturalnej, do nauki do matury, ale również później. Tych technik jest mnóstwo. I wiadomo, że nie dla każdego one są pożyteczne. Tak naprawdę pamiętajcie, że to od Was zależy, czego, jak i kiedy będziecie się uczyć. Wiem, że pewnie z Was, jakby część z Was mniej lub więcej tego na naukę, bo każdy ma różne potrzeby, ale no to już wiadomo, zależy od poszczególnych predyspozycji. Słuchajcie, widzę, że jest troszeczkę opóźnienia w tym, co mówię, a w tym, co widzę, że jest mówione na live'ie. Więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to teraz jest czas na to, żeby je napisać. Ja mam nadzieję, że w najbliższych dniach się w ogóle dowiecie, jak będzie wyglądał wasz egzamin dojrzałości. No mi nie pozostaje nic innego, jak trzymać za Was kciuki. Wiem, że łatwo jest mówić, żebyście się nie stresowali, ale no nie stresujcie się, będzie dobrze. Słuchajcie, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Nie wiem, dlaczego moja tutaj nie był ten znak zapytania, to była taka ładna emotikonka, ona się uśmiechała. Ja bym chciała Wam podziękować za uwagę. Dziękuję również koordynatorom projektu. Naprawdę odwalacie kawał dobrej roboty i ja już bym nie chciała trzymać Was dłużej. I pamiętajcie, wszyscy trzymamy za Was kciuki i do usłyszenia, a może do zobaczenia. Dzięki bardzo.